A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Pora nastawić się na dobry dzień. Wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. Wracamy do naszego ogrodu. Łukasz Jankowski, Natalia Rzeźniczak, to raz jeszcze się przywitajmy. I Łukasz po i jego przerwie. Zabawka. Tak, nowa. Ja oczywiście, jak zwykle, skoro jest rekwizyt, to muszę się pobawić i to jest zapowiedź naszej rozmowy. To jest oczywiście budka lęgowa, którą przyniósł nasz gość. Ale zanim gość, to jeszcze zobaczmy, co nas czeka w tej godzinie, w tej pół godziny naszej audycji. Odlatują latem i jesienią na zimowiska, nierzadko oddalone o dziesiątki tysięcy kilometrów. Bociany, jeżyki, droździki, rudziki. Jakie sekrety skrywają ptasie światy i jakie znaczenie mają dla ekosystemu? Od dziś co sobotę w jednostkach na terenie całej Polski organizowane są bezpłatne szkolenia wojskowe. Żołnierze w trakcie zajęć zapoznają wszystkich chętnych z podstawami obsługi broni, zasad przetrwania, walki w bliskim kontakcie, pomocy medycznej, zachowania podczas alarmu i wielu innych. Jak być dobrym ojcem i budować silne więzi z dzieckiem? Zapytamy prezesa Fundacji Mamy i Taty. Drodzy Państwo, Łukasz dalej z rekwizytem, ale tak. Ten rekwizyt jest nieprzypadkowy. Ale to ponieważ... nie jest rekwizyt, to jest prawdziwa budka. Tak. Tylko się nie udało, że ona jest jakoś tutaj źle zrobiona. Nie, to jest bardzo profesjonalna. Ale to nie jest bardzo... przypadek, że taką budkę tak, masz, że taka leży tutaj? Też przed nami, bo to jest fachowo zrobiona, bo z nami fachowiec na naszych kanapach, w naszym ogrodzie. Ornitolog, tak pan jest. Michał Dworak, witamy serdecznie. Tak, dzień dobry, ornitolog, ale przede wszystkim też pasjonat przyrody. To najważniejsze. Własnoręcznie zrobione, zapytam. Może nie własnoręcznie, natomiast też lubię projektować rozwiązania dla ochrony przyrody oraz też mam przyjemność je produkować. To zacznijmy, skoro mamy, skoro już ja się chwyciłem tej budki, może z zimna, żeby się schować do środka, to zacznijmy od samych budek lęgowych. Jakie projektujemy? Robimy samemu, kupujemy, kiedy wieszamy, żeby nie było, że jestem taki nieprzygotowany. To jest, jak zobaczyłem, nawet się potwierdziło, najmniejsza zdaje się w Polsce montowana budka lęgowa z najmniejszym otworem dla sikorek. Tak, także domków lęgowych są różne rodzaje, jak właśnie widzimy, może ona być pionowa, może być bardziej taka poziomo. Ale mamy też taką rzadziej spotykaną, skoro już się bawię, to się będę bawił dalej. Ta z kolei wisi. To już jest większa. Tak, to już jest większa. Tutaj mogę nie trafić, ale podejrzewam, bym tak się otwiera, że tutaj bym jeżyka zameldował. Nie wiem, tak, tak, tutaj byśmy zameldowali jeżyka. Czekamy jeszcze na te jeżyki. Pierwsze są już w Polsce. Przed nimi była bardzo długa podróż, bo lecą do nas zimowisk, gdzie są w dalekiej Afryce. Także tej trasy mają bardzo dużo do przebycia i to jest właśnie dla nich taki model domku lęgowego i zwróćmy uwagę, jak to jest... To chyba w ogóle zabiorę do domu, jeżeli będę mógł, no żartuję sobie, ale jeżeli jeżyki jeszcze nie przyleciały, to warto zameldować, bo jeżyki zjadają do 10 tysięcy komarów dziennie, więc to dość pożyteczne ptak. Tak, dlatego tak bardzo je lubimy i warto je zaprosić do swoich domów, do swoich balkonów, prawda, wieszając taki domek lęgowy na swoim balkonie możemy mieć wspaniałe sąsiedztwo ptaków, które będą cieszyły nas właśnie swoim śpiewem, swoim urokiem, jak również przy, powiedzmy, grillowaniach, czy przebywaniu na łonie przyrody, czy natury, na naszych ogrodach, czy osiedlach. One będą nam w wspaniały sposób pomagały w zwalczaniu tych nieprzyjemnych meszek, muszek, komarów, żeby one nam nie doskwierały. Także są one bardzo pożyteczne, czy jest to właśnie jeżyk, czy jest to sikora, czy jest to jaskółka, oknówka, która gnieździ się w narożnikach naszych okien. One są również bardzo pożyteczne i również zjadają muchy. Także warto je zapraszać i zachęcać do tego, żeby przylatywały do naszych domów, ogrodów, balkonów.
ptaków. Panie Michale, dzisiaj jest Światowy Dzień Ptaków Wędrownych, więc musimy o te ptaki wędrowne zapytać. Jakie gatunki zaliczamy do ptaków wędrownych? Także wędrują te ptaki do nas i często wystarczy tą głowę podnieść trochę do góry, żeby zaobserwować, jak te ptaki lecą. Czasami zdarza się tak, że są chmury, ich nie widzimy, ale słyszymy klęgor przelatujących stad, prawda? Te gatunki, które obserwujemy tak najbliżej nas w miastach i są takimi właśnie symbolami rozkręcającej się tej wiosny, no to przede wszystkim właśnie bocian. Bociany są już u nas, one już przystępują do lęgów. Są to wspomniane właśnie jeżyki, które też już do nas dolatują. No i kolejna taka symbolika tej wiosny, prawda, także to jaskółka. Jaskółka oknówka, która wybiera domostwa, wybiera miejsca takie głównie bliżej zbiorników wodnych czy jakichś rzek, z których bierze materiał do budowy tych swoich takich charakterystycznych czarek i buduje je w narożnikach okien. Są takie ptaki, które się u nas świetnie czują, jak bocian wspomniany, to widzieliśmy i do tych miłych elementów wrócimy, ale zapytałbym o te trudniejsze tematy. Są takie ptaki, które z naszych wiosek, pól, a także miast znikają, na przykład gawron, bo to jest historia gatunku. Kiedyś u mnie na warszawskim Mokotowie powszechny, teraz w zasadzie w ciągu paru lat go wywiało. Z gawronem sytuacja jest tego typu, że one są gatunkami typowo kolonijnymi, czyli jak dana kolonia właśnie będzie na osiedlu, to potrafią doskwierać mieszkańcom, ponieważ są dosyć głośne i mieszkańcy w pewnym momencie, jak ta kolonia się rozrasta, to jest trochę właśnie ten konflikt tej przyrody z człowiekiem, prawda? Że z jednej strony chcemy, żeby te ptaki były blisko nas, natomiast jeżeli ta populacja już jest za duża w danym miejscu, to okazuje się, że może to sąsiedztwo ptaków być również dla nas uciążliwe. I ta populacja gawrona faktycznie ona maleje z tego względu, że mniej mają możliwości właśnie zasiedlania skwerów miejskich, jest ich też troszkę mniej, prawda, poprzez proces inwestycyjny. Natomiast są również podejmowane działania ochronne, żeby tego gawrona uchronić przed tym, żeby jego populacja nie spadła. Ja o tę wędrówkę chciałam zapytać. Ptaki podróżują do nas, tak jak pan powiedział, z daleka czasem. Jak ta podróż wygląda i jakie, o tutaj Łukasz pokazuje mi mapę, jakie zagrożenia czekają na ptaki w drodze do Polski? Tak, ta podróż faktycznie jest bardzo długa i bardzo trudna. Zagrożeń też jest dużo. Przed tym, jak ptaki zaczynają swoją podróż i tą długą i ciężką wędrówkę, muszą zdobywać dużo energii, prawda? Także pożywiają się, przygotowują się do tej trasy. Zagrożenia, przede wszystkim czynniki atmosferyczne, ale zdarza się tak, że te słabe osobniki, które tej energii będą miały za mało, nie dolecą do nas, natomiast to są sytuacje marginalne, natomiast są też różne strategie, jakimi ptaki do nas się przemieszczają. Są ptaki, które lubią latać tylko nocą, się specjalizują w lotach nocnych i one wówczas do tej lokalizacji wykorzystują swój zmysł do, mają taki kompas z gwiazd, patrzą na gwiazdy, gwiazda polarna, jak również magnetyzm Ziemi. To jest jedna ze strategii, taka uważam, dosyć trudna, lot nocny. Są ptaki, które latają tylko w dzień, a są również tacy specjaliści, jak jeżyk, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, który leci bez przerwy. Jego wszystkie czynności życiowe odbywają się w powietrzu. I to jest bo to jest dość mały ptak, no bo bocian duży, gęsi też spore, to znaczy klucz gęsi, jak sobie wyobrażę, ale jak taki mały jeżyk doleci do Afryki bez przerwy, to wydaje się niesamowite. Zapytałbym na koniec trochę tak poradnikowo, jak włączyć się, jeżeli ktoś chciałby obserwować ptaki wędrowne. Kiedy jest dobry moment, żeby rozpocząć obserwację i od czego zacząć? Tak, wiosna jest bardzo dobrym momentem na to, żeby zacząć obserwację, ponieważ ta przyroda jest taka najbardziej pobudzona. To są lęgi, prawda? Tych ptaków jest dużo i odzywają się. W związku z tym nawet na słuch jest łatwo je namierzyć. Natomiast można również korzystać
z sprzętów takich, ach, prawda? Ach, też mamy i lornetkę, no, i lorneta. Obserwacji. Najbardziej właśnie takie popularne urządzenia, prawda? To jest lornetka, za pomocą której no jednak możemy przybliżyć sobie tą przyrodę, tak? Przybliżyć sobie tego ptaka, dostrzec te subtelności, subtelne różnice, bo często jest tak, że dwa różne gatunki różnią się ze sobą, pomiędzy sobą, na przykład tylko małą kropeczką na policzku, prawda? Trzeba zobaczyć, to jeszcze zaczęliśmy od tych budek lękowych, domków lękowych, to na nich skończył jakieś porady, kiedy i jak wieszać, podstawowe błędy, których unikać, jeżeli ktoś chce zamontować taką budkę na swoim ogrodzie. Budka dla jeżyka, starajmy się unikać w stronę zachodniej. Ta strona zachodnia najbardziej się nagrzewa i żeby nie było tym ptakom wewnątrz za gorąco. Także unikamy zachodu, natomiast wszystkie inne strony świata będą odpowiednie. Serdecznie dziękujemy za rozmowę. Pan Michał Dworak, ornitolog i pasjonat. A my przechodzimy teraz do raportów, które nadesłali nam nasi widzowie i poprosimy pana Michała, żeby z nami został i skomentował razem z nami. Bardzo chętnie. Tak, kos. Cóż to jest? Kos tak popularny, ale to jest ciekawostka. Ma pan jakąś ciekawostkę, panie Michale, temat kosa? Tak, oczywiście, bardzo pięknie śpiewa, także chcemy mieć kosy w swoich ogrodach, żeby móc słuchać ich pięknego śpiewu. Bociek znany wszystkim. Tak, to bociki znane. Jakaś ciekawostka nieznana o boćkach? Bociany. Osoby, które mają taką przyjemność, żeby mieć tego bociana u siebie, na swojej posesji, na kominie, prawda, bardzo czekają na to, kiedy te bociany do nich przylecą na wiosnę, są z nimi zintegrowane, tak jak ktoś ma, nie wiem, swojego pieska, to inna osoba ma właśnie... To była mewa Śmieszka. Jeszcze raz, tak, jeszcze raz kos, a tam wcześniej kaczka, nie doczytałem, nie zapomniałem jakie kaczka, jeszcze już z młodymi są takie ptaki, które jeszcze nie doleciały, a już są takie, które lęgi wyprowadzają. O, lecący bocian to szczęście. No i tak, tego sobie trzymajmy i szczęścia życzymy. Dużo, bardzo dziękujemy za te zdjęcia. O, no i na koniec łabędź. Prawda o tym samotnym łabędzie? To prawda, że łabędzie na całe życie, jak partnerka albo partner umrze, to jest samotny? Są stałe w uczuciach, także jak się łączą w pary, to faktycznie dopóki są razem, to faktycznie tak to jest. Także są bardzo stałe w uczuciach. Czyli ten mit jest prawdziwy. To tak. Na koniec jedną obiegową opinię udało nam się potwierdzić, a my biegniemy od ptaków na poligon. I do Łukasza Żmudy się przenosimy, drodzy Państwo. No, na Wojskowej Akademii Technicznej na Strzelnicy właśnie rozpoczęła się piąta edycja akcji Trenuj z Wojskiem. Dobrze ponad setka uczestników, stowarzyszenia, grupy zorganizowane, ale także indywidualnych uczestnicy rozpoczęli 8-godzinne szkolenie z profesjonalistami, z najlepszymi szkoleniowcami, między innymi właśnie z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Zaplanowano aż 14 punktów szkoleniowych. Przed momentem zakończył się pokaz, taki na wstęp, żeby troszeczkę zaciekawić, co dzisiaj będzie ćwiczone, co będzie trenowane. Grupa taktyczna przedstawiła pewien taki zarys taktyczny podejścia w ramach toczącej się walki do wroga, zneutralizowania tego przeciwnika, ale także był element związany z udzieleniem pomocy rannemu żołnierzowi. To było przed momentem. Zapewne słyszeliście przed momentem kilka strzałów. No właśnie ze ślepaków oddano na tej, dokładnie za moimi plecami, strzelnicy. I między innymi tutaj będą odbywały się te ćwiczenia. Wspomniałem o 14 punktach. No właśnie, co będą ćwiczyli dzisiaj wszyscy, którzy w to piękne sobotę, ten piękny sobotni poranek przyjechali tutaj na Bemowo. No właśnie, między innymi zasady survivalu, jak przetrwać na przykład w trudnych warunkach, przetrwać w lesie. Będą także zajęcia z tego, jak zachowywać się podążając w grupie taktycznej, w takiej kilkuosobowej drużynie
żołnierzami, jak się komunikować, niekoniecznie za pomocą komunikatów dźwiękowych, słownych, ale także poprzez pokazywanie różnych sygnałów rękoma. Będzie także trening na sali gimnastycznej związany z walką wręcz, technikami, jak zachować się, gdy dojdzie do tego na przykład spotkania z tym potencjalnym wrogiem i będziemy musieli stoczyć pewną taką walkę. To troszeczkę przypomina techniki samoobrony. Będzie także szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy, no ale takiej, nie takiej pierwszej pomocy, którą mogliśmy się uczyć w szkole, ale tym razem w warunkach trudnych, warunkach walki, kiedy nad głowami mogą nam świstać kule, gdzieś w oddali mogą wybuchać granaty. Tak, to wszystko będzie zorganizowane, żeby jak najlepiej też oddać te trudne warunki wojenne. Szkolenie ma charakter oczywiście prospołeczny, też zachęcanie do trenowania, do budowania postaw patriotycznych, strzeleckich, ale także ma też oczywiście charakter proobronny. To, tak już wspomniałem, to będzie dzisiaj trwało 8 godzin i my za chwileczkę udamy się do kolejnych punktów i pokażemy Państwu, no właśnie, jak to szkolenie wygląda z bliska. Ja to wydał Łukasz Muda, dobrze mu w tej takim polarze wojskowym. Bardzo dobrze wygląda i Państwo oczywiście zachęcamy do treningów z wojskiem. Tak jest, może zostawimy Łukasza, nie na stałe, ale na 2-3 tygodnie. Tylko na chwilkę, bo przenosimy się do naszego gościa, do pana Marka Grabowskiego, socjologa, prezes Fundacji Mamy i Taty. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie Marku, porozmawiamy o roli ojca w życiu dziecka. Ta rola jest bezsprzecznie... Jest kluczowa. Znaczy, to jest w ogóle kluczowa rola. Pewnym nieporozumieniem czy mitem jest to, że dziecko może wychowywać się bez ojca i będzie równie fajnie jak w pełnej rodzinie. Ojciec na pewno spełnia trochę inne role niż matka, tak? Bo ojciec daje pewien taki horyzont do wyjścia w społeczeństwo, więc dodaje trochę odwagi. Kiedyś no właśnie był taki żart, że jak dziecko, powiedzmy małe, wchodzi na drzewo, to mama mówi: schodź, schodź, bo sobie tam zrobisz krzywdę, a jak jest ojciec, to mówi: wyżej, wyżej. No więc to właśnie chodzi o takie rzeczy. No daje też poczucie bezpieczeństwa. Wiadomo, ta relacja z ojcem jest trochę inna. Ona, można powiedzieć, bywa nieco bardziej szorstka, nie jest aż tak empatyczna, ale ona jest też potrzebna, żeby dziecko mogło się w pełni rozwijać. Bo też rola ojca, zdaje się, ewoluuje. Spojrzenie na ojcostwo, na potrzeby kontaktu dzieci z ojcem. Kiedyś ojciec to była osoba, która wychodziła rano i wracała wieczorem. Był często takim członkiem domu czy rodziny nieobecnym. A jak jest teraz? Tak, myślę, że w tej rzeczywistości takiej przemysłowej, industrialnej tak było, aczkolwiek jak z kolei spojrzymy wstecz, przed tą rewolucję, no to jednak też bardzo wiele rzeczy budowano wokół ojców, tak? Którzy prowadzili zakłady, którzy zajmowali się rolnictwem, więc dzieci jakby od małego miały z nim kontakt, ale faktycznie... Bo pomagały rodzicom, prawda? Tak, bo chociażby pomagały, czy odzyskiwały zawód. Ja powiem tak, warto w ojcostwie budować relacje ze swoją małżonką. Tutaj mam ze sobą podręcznik, który był wydany przez Fundację Mamy i Taty, nowy rozdział. No, on jest dostępny na stronie serwisrodzinny.pl. Dlaczego? Dlatego, że to dobre ojcostwo tak naprawdę spełnia się właśnie w tej relacji, gdy dzieci czują się bezpiecznie, gdy widzą miłość rodziców, nawet jak rodzice się spierają, ale dochodzą do porozumienia. Więc tutaj ważne i w relacjach ojca z dzieckiem, ale też właśnie no, z mamą, z żoną, jest pewna umiejętność też takiego współodczuwania, znajdowania wspólnych celów, znajdowania wspólnych pasji, oczywiście też swojej przestrzeni własnej rodziców, tak? Bo też ważne jest, żeby i mama, i tata mieli taki czas dla siebie, gdzie jakby są trochę od siebie jakby zdystansowani. Tak? Dobrze, to jest taki sztampowy, chyba też taki model, który jest promowany, są też sytuacje, zwłaszcza
teraz. Rodziny patchworkowe to jest tak, że już rzadko kiedy jest taki idealny, chciałbym się być model. Ludzie się rozstają, schodzą, zszywają. Jak być ojczymem, jak być ojcem, jeżeli ma się nową partnerkę, nową rodzinę? Jest to oczywiście trochę trudniejsze, ale nie jest niemożliwe. I przede wszystkim nie można dezerterować z roli ojca. Warto, i my na przykład do tego zachęcaliśmy, żeby w czasie rozwodu przeprowadzić mediację, żeby ustalić pewne zasady, żeby właśnie ograniczyć potencjalną wojnę, bo to nasze wieloletnie badania na to wskazują, że często po rozwodzie bywa jeszcze gorzej niż przed, tak? Dlatego, że jest wojna, co robimy w majówkę, co robimy na święta, kto się dzieli jak wakacjami, więc dobrze jest to ustalić i później ten plan realizować. I to się udaje. Mamy takie przykłady właśnie udanych mediacji, gdzie to się sprawdza. No i trzeba mieć kontakt z dzieckiem. Właśnie nie ograniczać go tylko do jakichś sporadycznych raz w miesiącu wizyt. Też to jest taki trochę apel do mam, bo często mamy odsuwają ojców, jakby przejmują w pełni opiekę nad dziećmi. Natomiast warto też, żeby dziecko miało ten kontakt. Właśnie dlatego, że potrzebna jest ta męska rola w życiu czy córki, czy syna. Ja chciałabym dopytać jeszcze o ten kontakt, o którym pan powiedział, i taką więź emocjonalną. Czy uważa pan, że w ciągu ostatnich lat ta świadomość, jak ważna jest więź emocjonalna z dzieckiem, wśród mężczyzn się zmieniła? Bo w przypadku matki to jest troszkę inaczej, bo jednak to kobieta jest w ciąży, ta więź się nawiązuje naturalnie, tak, prawda? Od samego początku, a mężczyzna potrzebuje troszkę więcej czasu na nawiązanie takiej więzi emocjonalnej z dzieckiem. Czy uważa pan, że to się zmieniło? Pani redaktor, jestem o tym przekonany. Tutaj dobrym przykładem jest na przykład organizacja Tatonet, która zrzesza ojców i jakby coraz więcej tych ojców jest zainteresowanych warsztatami, rozwojem pewnych umiejętności. No, ja sam uczestniczyłem praktycznie przy 3-4 porodów swoich dzieci, więc to też buduje więź. I ja też do tego zachęcam ojców, jak z nimi rozmawiam, że oczywiście to nie jest przymus, tak? Każdy jakby różnie może znosić tę sytuację, ale warto, dlatego że to tą więź i z mamą, i z dzieckiem buduje. To już na koniec. Córka, syn, inaczej buduje ojciec relacje z synem, inaczej z córką? Jeśli tak, to w jaki sposób? Na pewno są różnice. No, są pewnie tematy, o których trudniej jest ojcom rozmawiać z córkami. Na przykład, nie wiem, okres, czy pewne rzeczy, no, o których nie mają doświadczenia. Ale z drugiej strony, dla córki ojciec jest tym pierwszym mężczyzną w życiu. Czyli córki są zapatrzone w ojców i na pewno stanowią jakiś wzór. Z kolei dla synów, no, jest to budowanie poczucia bezpieczeństwa. Jest to też właśnie trochę takiego dodawania odwagi i trochę też łagodzenia takiej presji społecznej, która nieraz się pojawia, czy w szkole, czy w innych miejscach, więc myślę, że ta rola jest nieoceniona. Serdecznie. I warto być ojcem, fajnie być tatą. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Pan Marek Grabowski, socjolog, a my? A my pędzimy do serwisu, a zaraz potem bardzo szybko do państwa wrócimy. To jest program Wstajemy, za chwilę druga godzina. Do zobaczenia.